Siemaneczko, z tej strony Brączek, witam was dzisiaj w takim nietypowym odcineczku w Farming Simulator 2015, razem z Mikim. Cześć. Oraz Adasiem. Siema. Jak wiecie, dzisiaj jest, znaczy jak wiecie, no musicie wiedzieć, nie? Takie rzeczy się wie. Dzisiaj jest Wigilia, także jak podtrzymując tradycję coroczną, nagrywamy odcinki świąteczne, każdy do siebie. Także no, dzisiaj sobie jesteśmy na takiej mapce zimowej, typowo właśnie, żeby stworzyć trochę klimat zimy, której niestety w realu nie ma, więc niestety musimy się tylko tą zimą nacieszyć w grze. Także co, chłopaki, będziemy jechać już na miejsce tam, gdzie jedziemy i trochę porozmawiamy, co? Zgadza się. Dobra. Ja też zrobiłem bardzo ładny początek na kamerze, więc... Tak? No to super. Ja bym zrobił też bardzo fajny, jakiś fajny początek, ale musiałem się skupić na gadaniu, żeby czegoś nie pierdzielić. Tak, Mikołajowania. Także co, jedziemy, chłopaki, do krówek. Nie mam kamery ogólnie w środku? Tak. Coś z tym fendem jest nie tak? Dobra. Abym odśnieżał ładnie drogę. Adaś będzie nam odśnieżał drogę. Żebyśmy dojechali na miejsce. Bo zasypany wizita jak cholera. Jedź Adam, jedź. Musiałem tutaj uważać. Aż ci normalnie pług mi padł z tego wszystkiego. Do tyłu panowie, bo przez te zasypiecze jedzie ta. Musisz mieć włączone to, nie? Pamiętaj. Włączone, tylko że no niestety tempomat tutaj musi być. No to jest trójką, jest Adam! Dobra, trójka. Adam! Bo tu jest górka i może pół do góry podskakuje. Na razie muszę sobie wolno ustawić, no niestety tak musi być. Tu jest po prostu górka, nie widzisz? Tak, patrz, nie Adam jest normalnie na pełnej. O, zobacz, no, na pełnej będziemy możesz się jechać. Że szybko się odśnieża, nie wolno tak. No ja powiem ci szczerze, że tak szybko nie odśnieża się zbytnio, ale no jak nie? No na pewno nie 30 na godzinę. Jak no jakie, kurde, Adam. No ty chyba Adam nie widziałeś, jak ciągnie się odśnieżanie. No to, nie, sorry, ja tyle razy odśnieżę. Dobra, będziemy tak jechać niestety. Ej, no ale odśnieżaj. No nie odśnieżę, no prosta logika, no. O. No to o, teraz tak jest, no. Adam, mi się wydawało, że jest teraz pół w górze? Nie. Tylko, że po prostu na górkę i dołka musiałem podnosić, opuszczać. Dobra, no, ja. Tutaj znowu nie bierze, ale to jest chyba jakiś bóg. Bugi. No i tak będziemy... Jedź tak jak jedź teraz tyle, ile jedziesz teraz, no i tak. Będzie dobrze. No nie, więcej nie mogę, gaz podłodzę. No także co, możemy chłopacy wszystkim widzom życzyć wesołych świąt. Zdrowych, wesołych świąt spędzonych z rodziną przy karpiu z Lidla. Tak, weźcie lepiej te pierogi, albo nie a nie karpia z Lidla, albo jak ten w tym filmiku, w blok ekipy, jak to było, co oni tam mieli? Kurde. No były, tak. Było coś zamiast karpia, także... Nie paszteciki, tylko... Nie pamiętam, nie co to było. Adam, czy ty widzisz drogę? Widzisz, nie? Widzę. Dobra. Zauważyłem, że, ale wiesz, najważniejsze, że jedziemy trochę asfaltu. Najważniejsze to co, zdrowych, wesołych świąt spędzonych w gronie rodziny. Jak najwięcej prezentów. Radości w te święta. Mhm. To najważniejsze. Chłopacy, dodajcie coś jeszcze od siebie. Zgadza się. Nie, no ogólnie to... Żebyście ogólnie oglądali dalej nasze filmy, produkcje, żebyście oceniali je i pisali swoje uwagi, bo wiadomo, trzeba tam też poprawiać zawsze, ale żebyście jednak traktowali nas też niekiedy z dystansem, bo wiadomo jak to jest. No czasami niestety jesteśmy głupi, no. No więc tam... Że tak się powiem. Tak. Czyli naprawdę to co mówimy trzeba traktować z dystansem, bo nie każdy z nas wie co czasami palnie, nie? Nie. Tak, tak. Wiemy coś o tym chyba dosłownie. Tak, no to takie tam życzonka, takie tam dzieci. Takie skromne głębsze życzenia od nas. A my jeździmy na farmy, tak? Oczywiście tego jeszcze, no, szczęśliwego nowego roku. Pijanego Sylwestra. Jak najwięcej uśmiechu na twarzy w tym właśnie roku. Wystrzałowych fajerwerków. Właśnie, kupujesz jakieś fajerwerki na Sylwestra? Jo. Oczywiście. Ja kupuję, ja ale raczej nie dużo. 50, pak 50 strzałów, bardzo fajny. No właśnie, tak myślałem, taką skrzynkę, no, nie? Najlepsze to jest. Najlepsze, co może być, mi się tak wydaje właśnie. Fajnie, wszystko ładnie się strzela i naprawdę efekt, że nawet fajny tego. Ogólnie ludzie, jakbyście nie wiedzieli, to jedziemy karmić krowy, tak? Tak, bo no w zimę też trzeba karmić krowy, no. Niestety. Tak w ogóle to się spytam, czy ty kupiłeś krowy? Nie. Bo trochę byłby przywał, jakby się kupił krowy. Naprawdę. Ja tu zjadę na pobocze, bo muszę zerknąć do sklepu. Serio? Ja pierdzielę, Brączek, no. Teraz to bomba.
Nie no, bo tak naprawdę dopiero teraz będzie dostawa krów i my... Nie, jest, jest, są, chodzą. A nie pojawiają się czasem? Chodzą bynajmniej, ja widzę, że chodzą. Wyszły, Adam, otrzysz tam po Boże przejazd, żeby był. I do kiszonki trochę. Także ludzie, to kupno traktujcie jako wyładunek krów z tego, z samochodu. Adam, otrzysz to ogólnie to tutaj, to wiesz. Czekaj, gdzie są belgi, tak się spytam? W jednej zwiat. Wiesz co, najpierw ja się odczepię. Mhm. Załaduję tobie. Miki, oczywiście zamiast stanąć kulturalnie w miejscu odśnieżonym, to nie wpierdzielił się na śnieg, a poryje se po śniegu, nie, niech się cieszy, no. Kurczę. Adam, no poczekaj, Adam nie odśnieżył, a tam nie jadę, bo się zakopę. Adam, odśnież. Dobrze. Odśnież tam. Ale najgorsze jest to, że trzeba podnosić, bo znosi tego, John Deere'a. Jać. To jest... Tam muszę, dobra. Odśnież, że ty wiatr. Poczekaj, bo... Bokiem lecę. Buty wyłączę, żeby lipy nie było. Bo ja to się boję. Dobra, tutaj zaraz zrobię zawijeczkę. Kurde, czemu to kamera w środku nie działa? Mnie to denerwuje. Nie wiem, ale to wyłamane właśnie trochę. Myślisz, że mogę ją tak położyć? Możesz, możesz, na pewno. Myślę, że tyle chyba wystarczy odśnieżenia. O, no to a co ty będziesz robił? Odśnieżaj! Odśnieżania w tamtą stronę, łośku. Czekaj, Miki, postawię tutaj, wezmę następną belkę, bo pewnie będzie trzeba więcej chyba, co? No tak, ze trzy. Dobra. Wezmę więcej, bo jeszcze potem będzie trzeba jakiś tymi załadujesz kiszonkę do mojego. Dobrze. I będzie trzeba też je nakarmić. Adam, chodź, odśnieży, pryzmę odkryje. Adam, tu chodź, w oborze jeszcze odśnież. W oborze, tak, właśnie, bo tam nie mamy drzwi niestety wrot do obory i... Wrót. Była taka zawierucha ostatnio, że aż dało normalnie. No, do środka mam zasiało trochę. Dwa kilo, tak. Podjadę to do ciebie już z tą belką. Dobra. Już masz wyciszone cało? Co? Znaczy już całą rozwaliłeś? Tak. No to moment idzie. W sumie nie wiem, czy będzie to sztuk widać, że ślane było, ale... No dobra, wylane, ale... trzeba. Ale trzeba na karę. Ja pier... Ale zasypało w tej Boże. No trochę. A nie, widać, jest! Co to jest? Wychodzi spod śniegu. Jeszcze wezmę jedną, co? Tak, jeszcze jedną jest tej. Ale tu zasypało właśnie, o Boże. O, zmieścisz się? Nie, no coś ty. Widać, że nie ma szans. Poczekaj, wyłączek mi załaduje. No ale zobacz, jest taka beka, że po prostu trzeba na podniesionym pługu. Dobra, jedź. Odśnieżyć na podniesionym pługu, to jest dopiero pompa. Czemu? No, wiesz, no bo ślizga się cały ten, John Deere. Za nisko puszcza. Podleciliśmy tu? No. Co mówisz? Podjada, no już jadę, ja tak. Zaraz będziemy pasze mieszać. Chciałbym tam zawijać, albo jak załadniałeś. Normalnie jestem siwy dumny, chociaż łopata się daje się jebać. Nie no, akurat co do odśnieżania to dość często zawsze to bywało. Więc... Szczególnie John Deere, nie? Nie no, John Deere może nie. A ja w tym roku podśnieżam John Deere? Pierwszy raz? Śniegu nie będzie? Ej. Będzie śnieg. Nie w tym roku. Będzie śnieg, na pewno będzie. Nie będzie, nie podświeżam. Nie, poproszę Mikołaja, żeby śnieg dał. Jo, Mikołaju, proszę śnieg, ja patrzyłem w sprayu ci przyniósł. Dobra, Miki, wiesz co, ja podjadę tutaj. Podjadę z tym paszowozem tutaj pod tą wiatę. Najpierw powrzucimy belki, co? Dobra. Ja tu się stanę i pójdę odkryć tą pryzmę. To pryzmę trzeba odkryć. A ja. Moniki zapindala i widzi ta. Prawie mnie rozjechał. Dobra, postawię sobie na razie gdzieś tutaj, żeby nie przeszkadzało to. Open silo R. Ty, to jest na pewno... Chyba jest sfermentowana już, co? No, jak się dało otworzyć... Tak 100% to tak. No tak. Dobra, to co mam wniosek zrobić, bo nawet nie spałem się. Wiesz co? Nie, wiesz co, najpierw chyba pojedziemy po kukurydzę. Belkę ci włożyć? No ale jak ty włożysz belkę? Uda się. Tym? No nie. Naprawdę? Uda się? Bekowe to odśnieżenie jest, naprawdę. Oczywiście nie, no dobra, nieważne. Wiesz co, weź po prostu... Weź ten mój, ten. Weź paszowóz, poczekaj, przyjadę. Weź paszowóz, ja ci załaduję belki i wtedy ty załadujesz mi kukurydzę. No, czy kisionkę. Ale jak tam odśnieża, o, za. Się w czółko poszedł.
Ja też na wilkę to zrobił. Ile tam trzeba dużo wrzucić? Wrzuć na razie jedną słomy, bo słomy więcej nie potrzeba. Na razie jedną słomy. Popatrz. Wszystko. Kurde, denerwuje mnie to, że nie mogę dać tego. Kamery co ze środka. No. Dobra, i teraz wrzuć dwie siana. Miki, to jest swoje te receptury ma. Jo, te mery słuchaj robimy. Adam, weź melasy przynieść do wiadra. Czego? Też, melasy. Co to jest? No takie coś tam, takie słodkie jest, coś tam. Nie wiem, coś tam dla smaku chyba lepszego. O, jeszcze jedną wrzuć. Dobrze. Troszeczkę melisy może, Mikusiu. Melasy, Adam, melasy daj. Melisy, żeby herbaty krową ty. A jak? Jak się bawić, to się bawić. Buta wjeżdżam, jednym strzałem. Dobra, i resztę kiszonki. Jać. No to ja ci dam paszowy muszę, co? A dobra, to daj. Buta wjeżdżam. Adam tam szaleje. Adam, podjeżdżaj tutaj, na farmie. No myślisz, że co robię? Dobra, brączka przypuszczam. Wiesz, że to tylko ściąga na jedną stronę. No bo to jest jakaś grawiarka. Cicho. No. I jako normalna typowa też odśnieżarka musi na jedną stronę, co nie? No w sumie racja, nie? Na którą stronę musi urzucać, na dwie strony, ale nie no będą takie długi z tym. Jezu! Boże. Już by skasował Fenda, widzieliście to? A może lubi? To i właśnie Miki tego dawa nie dawa jeszcze. Wejdzie, wejdzie. Nie mam pytań, co się stało. Co? No z tym Fendem. No trochę cię podniosło, co? Proszę. Zajebiste te Fendy, tak mamy dwa? To jest fajne, nie? Czarny i ten. No. Obciążnika nie mam z tym. Dlatego czy tak miał tak szatan. Muszę powolutku jechać. Właśnie, też jestem ciekawy, żebym miał w tył obciążnik, bo może bym je ładnie ustabilizował tutaj. Ciekawe, ile to jeszcze wejdzie. Jak to się fajnie wsypuje, ty. No. Ty wiesz co? No. To jeszcze wejdzie, a wejdzie. Znaczy? Co? Znaczy jeszcze za... A tam daj mi się przejechać jedna kółko. No dobra, masz, łapaj. Tak, okay, brączka nie ma, będę szalał. Brączek za tobą. Co zrobił Brączek tylko z... Dobrze, że ja odjechałem. Ale... No, no naprawdę, dobrze odjechałeś. Ale Fend żyje, tak? Jeździ, koła jeszcze ma. Ale Miki to jest typowy polski rolnik. Powie i to zrobi. Co się bada? Nie ma Brączka, coś odjebę. Brączek nie ujechał 5 metrów, już odjechał. Dziękuję, dziękuję. Ej, ale przepraszam bardzo, uszkodziłem maszynę. Nie no, coś ty. No. Ale jakbyś tak... To, że teraz nie mam żadnej szyby, to jest moja sprawa, będzie mi zimno, a nie wolno. No to tak? A to sprawdź, ile tu procent jest. Już. Buta... 9,4. To jeszcze jedno. Dawaj, jeszcze jedno, wtedy ci Adam oddam. No, jeszcze kiszoneczkę troszeczkę i będzie fajnie, będzie po połowie każdego. Prawdopodobnie. Ogólnie modów nie będzie w opisie. Tak. Nie dam wam. Nie no dobra, mody w opisie. Zobacz jaki kotek. Dobra, 99%. Dobra, wstydnie. Czekaj, ja już idę tamten rozwalić to. Siema, ja dam ciągnik. Kombajn, dobra. Ja idę tutaj zobaczyć jak to będzie szło. Tutaj pokazuję ile ty masz kilo. Odejdź. A zakopałeś się chyba. A no odejdź, bo nie ma czasu, już 14 ja minuta jest. Ja się zakopałem. Ja pierdolę. Ja nic nie zrobiłem. Ty co ja, 15 minut jest. 14,5 minuty jest. Co ja mam teraz nacisnąć? Wiadziku będziesz miał. Trochę więcej, bo tam 15 minut do wstępu sekund. Nie masz ku? O. I już proszę Mario. Tu kwiat będą miały wodę, zamiast śniegu tu jak się stopi. O, wychodzi już. Bajeczka. Kurwa, kozak. To się dopiero nazywa. Krówki będą miały co jeść, tak. Dobra, rozrzucone, znaczy wyrzucone. Także co, jeszcze raz wszystkiego dobrego na te święta. Jak najwięcej radości właśnie z życia i trzymajcie się na razie, cześć. Wesołych świąt, na razie. Cześć.